Hej, tu Dalmar, witam w drugiej części materiału z projektu 2.0, nad jakim pracuję w grze Prison Architect. Na czym to my tu skończyliśmy? Aha, mamy generator. Z tego co widzę, zaraz, moment, muszę to ogarnąć. 4 godziny do przyjazdu więźniów. Cele gotowe, 8 łóżek. Tu pamiętam był problem z jednym z telewizorów, który nie chciał się zutylizować. Sprawdźmy jak to z tym prądem jest. Z prądem jest myślę nieźle. Tylko ja bym sobie jeszcze tutaj widzę, że tu jest słabo z oświetleniem, więc sobie zamontujemy źródło światła w tych celach, żeby było widać. Dodatkowe lampy, nic się nie stanie. Dobra. Generator jest, woda jest. Przydałoby się teraz zrobić kuchnię i kantynę. To co? Najpierw spacerniak. Czy może najpierw budynek zaplanujemy? Kuchnia. Kuchnia potrzebuje niczego. Potrzebuje po prostu lodówek, jakichś tam innych rzeczy. Kantyna też nie ma jakichś specjalnych wymagań. No to trzeba byłoby zaplanować chyba z takim większym rozmachem, myślę. Gdzie jest fundamenty? Planowanie. Z większym rozmachem, mianowicie jak ta mapa wygląda. Z tego względu, że to, jak już zrobimy kantynę, to już raczej zrobiłbym taki docelowy budynek, myślę. To tak sobie byśmy tu pyknęli 20 metrów, o taki ładny. No to fundamenty poproszę. Zgubiłem się. Drzwi potrzebowałem. Drzwi. Duże więzienne drzwi. Zwykłe drzwi do takiego do kantyny powinny być. Weźmiemy duże, rozsuwane, niech tam przepustowość tego miejsca będzie większa. I może tak to zrobimy i do tego jeszcze, żeby chłopaki nie musieli za daleko chodzić i nie myśleli. Mam nadzieję, że wycelowałem, a może tak zrobię z posadzką. No i niech budują. Niech się nie obijają. Moi budowlańcy tylko budują. I tak trochę zżwawiej. Tak jest, dokładnie. Praca w re. Tutaj światełka zamontowane. To cieszy. Aha, i za 3 godziny przyjeżdżają ludzie. Aha, już mam trudnych strażników. Dobrze. Czy ja mogę wybudować jeszcze jakiś płot? Siatkę tudzież. Czy to jest siatka? Zaraz zobaczymy. Z angielskiego. Tak się mi wydaje, że to jest siatka. Świetnie. Budynek oddany do użytku. Można planować z pomieszczenia. Znów mała pauza.
I potrzebujemy tak, kantyny. I oni tu od razu będą wchodzić do tego pomieszczenia. Tu nie ma co się tam szczypać. Tu chyba więcej nie potrzebuje. Kantyny i kuchni potrzebuje i to będzie wszystko. Czyli ja sobie tu wezmę ściankę działową. Postawię. O, właśnie w ten sposób. Teraz tak, tutaj drzwi będą, gdzieś to są obiekty, drzwi tylko dla obsługi. Czy mamy jakieś mądrzejsze okna, czy są same takie z kratkami? Duże okno. Stołówkę im oświetlimy. Kuchnię, jak już jesteśmy, to tak samo. Pomieszczenia oznaczymy, czyli tu ma być kantyna. Aha, to niech sobie najpierw chłopaki pocisną te ścianki działowe i takie inne rzeczy, żebym wiedział, gdzie oznaczyć te wszystkie pokoje. Godzina 40. Teraz tak, pomieszczenie, kantyna, świetnie, i tu kuchnia, tu jest, super. Teraz tu potrzeba jeszcze kuchenki, lodówki i zlew. Zlew w ten sposób. Będą przywozili to tu. Lodówka. Lodówka. Świetnie. I kuchenka. Ślepy niewidomy? Jest. Od razu dwie. I pojemnik na śmieci jeszcze by się przydał. Proszę zamontować. Tak samo tutaj zamontujecie. Tu potrzeba stołu, gdzie to jedzonko będzie wykładane. I trochę źle postawiłem, bo tak by się zmieściły dwa i to byłoby piękne i przypadkowe, ale zarazem cudowne. A w ten sposób się to nie uda już. Chyba że uda mi się to zdemontować. No i teraz tak, tu ławka i tu ławka, gdzie jest zwykły stół. Czy trzeba dać im jakiś odstęp? Załóżmy, że należy to w ten sposób zrobię. Oprócz tego jeszcze potrzeba koniecznie prądu. Więc tu mam nitkę, to sobie pociągnę elektryczność do tego miejsca. Ja bym tu jeszcze, tak mi się widziałem, takie coś fajnego, gdzieś to była wykrywacz metali, metal detektor.
wspomagany strażnik. Dobra, no, nie będę się zastanawiał, jak to działa. Skupmy się na podstawowych rzeczach i oczywistych na początek. I zdaje się, że jeszcze wodę trzeba dołączyć koniecznie do... Przynajmniej do zlewu, tak mi się wydaje. Niosą przewody chłopaki. Jedzie pierwsza ekipa wybrańców. Nie są grzeczni, tak jak powiedziałem, to tylko są tacy, którzy tam łowili ryby bez karty wędkarskiej i takie tam inne rzeczy, więc oni, mimo że tutaj nie ma siatki, to mi nie spierdniczą. A tak, to jest siatka, widać ogrodzenie ładne, to ja sobie zaraz to wszystko ogrodzę tutaj. Tylko niech mi skończą kuchnię robić. Gdzie jest kucharz? Dwóch kucharzy od razu. Już chłopak garki postawił i gotuje. Czyli jest szansa na to, że obiad będzie. Więźniowie są odprowadzani do cel, z tego co widzę. I przyjedzie kolejnych 8 więźniów. Za 20 godzin, a mnie na to nie stać. I tu się stała jakaś straszna, smutna rzecz. Moment. Otwórzcie im te drzwi. Powinno mi zaraz zaliczyć kuchnię. To, że wybudowałem. Świetnie. I teraz tak. Tutaj będzie jeszcze jeden mały budynek. Obiekt z pojedynczymi drzwiami więziennymi. Z tą wodą jest. Że niby to wymaga do tego miejsca podłączenia. Zobaczmy. Dobra. Bo tu będzie to, będzie pomieszczenie, to cela przejściowa. Cela wymaga toalety i krzesła. No i tak zrobimy. Zrobimy to nawet biurko i takie inne rzeczy. Toaleta. Krzesło. Krzesło to nawet dwa wstawimy. Tylko jeszcze poprosimy podłączyć całość pod system rur i prąd. Prąd. Prąd przez środek i to wszystkie tam lampki do tego podłączę. Nakarmieni więźniowie, wymagane jest
Biurko, co ja, kurczę, krzesło. Ławka. Okej, okay, ten wziął jedzonko. Usiadł na ławce i je. Czyli widocznie, ewidentnie stół jest za daleko od ławki. Spróbujemy zaraz to naprawić. Czasem ogrodzę tam moje małe. Więzienie. Żeby nie było. Chłopaki tam idą, montują się ogrodzenie. Żeby to chociaż sprawiało wrażenie więzienia. No i muszę pomyśleć o kolejnym budynku, zdaje się. Celami więziennymi, jak przyjadą. Czemu tutaj nic nie widzę? Co tu się stało? Prąd jest. Ewidentnie nie ma chyba lamp. Ucieka! Łapacz go! Jezus Maria! Czyli ogrodzenie było jednak ważne. Zdaje się, że... nie jest dobrze. Taki sabotaż. Zbyt niebezpieczne. Próba ucieczki. Na to ogrodzenie to będzie świetny pomysł. Ja mam, ilu mam więźniów? Ten jest ranny. Ten też jest ranny. Jakaś tragedia się stała. Naliczyłem tylko 4 więźniów. Czterech na 8. Reszta do handlowie. O mój Boże. Chyba mi nie pykło. Ach, kurde. No dobra. Trochę się pogubiłem. Czego nie mam tu zasilania i nic nie widzę? Czy też muszę z powrotem postawić... Będę musiał później na filmiku sobie przejrzeć, co takiego się stało, że ci więźniowie, że tak powiem, dali drapaka. I czy oni sabotowali to oświetlenie? O co tak naprawdę chodziło? No, siatka jest. Ewidentnie część tych żarówek przestała działać. Czas wolny.
znów, nie wiem, czy on zbił tą żarówkę, czy co. Jeszcze spacerniak muszę wybudować i będzie zakończony. Najsmutniejsze jest to, że ta lista zrobiła się już tak długa, że zasłoniła mi opcje. Co powoduje, że nie mogę włączać... Czy można to zamknąć? To można skasować. Kurczę, ale no, fail. O, można to przesuwać. Ojej, fuks. Czemu tu nie mam prądu? Znowu coś się wydarzyło, czego kompletnie nie rozumiem. Czemu tu jest ciemno? Kto zbił wszystkie żarówki? Dobrze. Wiecie co? Ja chyba muszę poczytać jakąś instrukcję, bo strasznie mi irytuje to, że nie mam pojęcia, co się dzieje. Założyłem tutaj tyle żarówek i lamp, że powinno to działać. Energia elektryczna, jak widać, jest dostarczana. Generator wyrabia. A ja nic nie widzę, co się dzieje. Niezłe ziółko. Niezłe ziółko z niego. Strasznie recydywista. Dobra. To co? Ja podziękował w takim razie. Pozdrawiam. Hej.